Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, to jest czwarty materiał i zaczynamy poziom czwarty. Zwróć uwagę, że drugi, trzeci poziom mamy ukończony w 100%, co mnie bardzo cieszy. Przed nami jeszcze 4 poziomy, zdaje się, bo wszystkich jest 7. Tutaj jest pokazane tylko 6, no ale głowę nie dam uciąć, ale podaję, że jest 7 poziomów. Więc tak, mamy nową spluwę. Shotguna, strzelbę. Zwał jak zwał. Nie jak się z tym będzie. Jak się tym będzie walczyć. I to jest ten czarodziej, z którym będziemy walczyć na końcu. I can give you hell from my own kind. They are still useful like that. You are sick, sadistic maniac. If you'd mean when I was alive, you might be been my best friend. So why are you telling me this? Straszy nas. Dopadniemy go wcześniej czy później. Oczywiście możemy sobie tutaj giwerki zmieniać. Mieliśmy wcześniej ten miecz. Także co odcinek zmieniamy broń. O cholera. Co to kurwa za jakieś pułapki? Auć. O, tutaj mamy czaszkę schowaną. Nie ma czegoś takiego jak celowanie, więc... Czekajcie, bo tu możemy... O kurde. Do tej pory te lokacje były liniowe. Tutaj widzicie, mamy taki dosyć rozległy teren. Ale się rozglądam za sekretami. W poprzednim odcinku powiem wam, że parę razy zginąłem. Nie wiem, czy ta broń jest taka fajna. Troszkę postrzelamy z niej dla odmiany. Ale tutaj kurde nic nie ma. Trochę dziwne. Kontakt z wodą kończy się śmiercią. Jak wyjdziemy tam gdzieś też poza teren mapy, to też giniemy. Chociaż gra nas nie informuje o tym, że zaraz się skujemy, czy tam zginiemy. Nie wiem, po co są te kuźwa strzały tam. Znaczy, tam można chodzić, cholera, tam coś kurde jest ukryte. Tylko co? Kurczę, tu nic nie ma. Ej, po co ja tu przyszedłem? Ej, no nie wierzę. Dziwna sprawa. Dobra, mamy drugą czachę.
Oj, patrzcie, tu się coś kręci, nie wiem, czy tu coś może... Tam jest znowu coś takiego z zieloną podświatą, widzicie? Nie wiem, to kurczę, że mamy... No i patrzcie, znowu to samo, to zielone jest. Aha, czekajcie, to są te deski do zebrania. Ale tutaj na razie gra nas nie informuje, że to mamy zebrać. Widzicie, tu jest druga deska. I tam była trzecia, jeszcze jedna chyba potrzebna, ale na razie gra nas nie informuje, że te deski musimy zebrać. Tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem za bardzo, gdzie iść. O, czaszka się tu pojawiła. Ach, kurde, Bela. O, mater de. How do you do? No właśnie. Dopiero teraz możemy to zbierać. Ja cię pierdziu, jaka gra. No dobra, wiem, gdzie przynajmniej są te deski. Więc generalnie nie będzie z tym problemu teraz. Czekajcie, bo jedna prawdopodobnie była tam schowana. Dlatego się zastanawiałem, czy tam iść. Może głowy nie dam uciąć, ale być może... Tak, jest. I są... Te szczury się tu pojawiły. Wyszedłem poza program. Znaczy szybciej to zacząłem zbierać niż gra przewidziała. Jedna są na górze. Aha, zresztą tu nawet są zaznaczone te. Pikuś. No tak, pytanie, jak my to mamy tu zebrać? O kurde, Bela, le balans. O kurde, tutaj trzeba jakoś wejść. Aha, dobra, już wiem jak. Teraz na daszek domku. Kurde, przyznam, że ledwo co to zebrałem. Voilà. Kurczę, pieczone, patrzcie, jaki rycerzyk. Thank you.
Nie wiem, co mam sądzić o tej broni. Nawet nie jest taka zła, bo możemy eliminować przeciwnika z dystansu. Jedynym jest taki, że broń nas odrzuca do tyłu. Oj, oj, czego to nie możemy? Aha. Uwaga, uwaga. Będzie kabum małe. Szukam czaszek. A, proszę, dwa sekrety. Świetnie. Hopsa, 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 hops, hops, hops. Raz, raz, raz. Dobra, mamy gramofon, mamy czachę. Checkpoint. O mater deo, co to jest? Musimy to działo wysadzić, bo będzie nas kurczę ostrzeliwać, widzę. Tylko musimy... uważać na te. Trochę nam to chyba czasu zajmie, powiem wam. Cóż, nie mamy wyjścia. Oh shit. Trochę to obrażeń nam zadaje. Kurde, przy samym końcu nas załatwił. A jeszcze ostatni raz. Tu jeszcze zauważyłem tą
czaszeczkę do zebrania. Mamy ich 6. Ta lokacja już nie jest jakaś taka rzucająca się w pamięć jak poprzednia, no ale też nie ma tragedii. No podobno jakaś lokacja lodowa ma jeszcze być. Sorry, że spoileruję, no ale... Aż tutaj dziw bierze, że tu żadnego sekretu nie ma. A jest, tutaj jest. Czacha, dobra. Tu mam jakąś mini zagadkę, znaczy mini zagadkę. O kurde, znowu coś na pamięć? To mam wszystkie nacisnąć, czy jak? Aha! Musimy to na górę podjechać. A, to było w miarę proste. Bo tutaj mamy jedną ścieżkę, ale tu też coś może być. O kurde, nie ma nic? Nie wierzę, tam coś jest schowane na bank. Kurde, nie wierzę, że tam nic nie ma. Boję się, że jak skoczę, to kurde zginę. Nie, no tam chyba nic nie ma, ale takie dziwne, kurde. No chyba, że stąd zobaczymy. Nie, tam chyba nie ma nic. Patrzę, ale chyba... O, czaszka tu kurde jest. Jak ja to mogłem kurwa przegapić? One się chyba pojawiają jak przejdziemy, wiecie? Jess, can you believe this? We are stuck on gate duty, but Jerry gets the man the tree budget. Będą w karty grać chłopaki. Oh shit. Źle mi się jedzie, bo kuźwa muszę naciskać małym przyciskiem. Ja cię pierdziu, źle mi się kuźwa steruje.
Życie! O mater do. Kuźwa, strzałkami gram, a insertem miałem kuźwa przyspieszanie. Ale się udało przejść. Ale emocje. Czaszka, dobra. Idziemy na półmetku. Gdzie co tam chyba? A tam jest sklep. Dobra, kupmy sobie strój kolejny. Chociaż ten strój, to powiem wam, nic tam chyba nie daje. Szczerze powiedziawszy. The Inspector. W zasadzie to możemy kupić nawet kolejny. A nie, bo trzeba 30. No to 30 ja nie mam. Nic nie widzę. Głupia kamera. Założę się, że tutaj gdzieś są poukrywane te. Czaszki. Podejrzane, nic tu nie ma. Patrzcie, znowu ta sekwencja z tymi łodziami. Oh, looks, it's you again. The cheapskate who doesn't know how to tip the freeman. O, tu czaszka jest. To muszę to zebrać. Kurde, oberwałem trochę. Zdecydowanie lepsze.
Szybko mi łódką ucieknie. Dobra, dotarliśmy na miejsce, ale jest drogi. Czekajcie, bo tam mam jakąś ścieżkę na górę. No tam jest czaszeczka. A jeszcze zobaczmy tutaj to. Bo tam czuję, że też coś musi być. Dobra, i tu mamy 13. Bo mi się wyłączył. O, 14. Ale jadę z koksem. To mam mini zagadkę znowu. Co, nie wiem, czy tam ktoś jest. To... Aha. Co tym razem? Taka ta zagadka dosyć taka stricte zręcznościowa. Ale fuks. Czekacie, tam coś chyba musi być. O kurde, tam jakieś wagoniki są. Które prawdopodobnie będzie trzeba wysadzić, tylko że... Gdzie co, lepiej może byłoby dołem iść, ale już dobra. Dobra, i teraz ich zrobimy małe kabum. Czekajcie, co mi to dało, że ja tutaj to zniszczyłem? Aha!
Kurde. Myślicie, że to o to chodzi? Oh shit. Ja ci pierdzielę, ja cię pierdziu. Chyba nie o to chodzi, że ja tędy mam przejść. Bo to się obraca w tą stronę. Kurde, pieczony, wszystko od nowa. Kurde, to jest przewalona jedna rzecz, bo to się odkręca w tą stronę. Ja cię pierdziu. O mater deo. Już jak zginę, to wiecie, wszystko od nowa. Może my tam nie mamy iść? Tylko tam, ale to po co miałbym się tam wracać? Bez sensu. Gdzie? I to jest najgorsze to, że kurde to się obraca w tą stronę. Nawet nie było tak źle. Grać nie potrafię, dobra, teraz poszło. Najgorsze jest to, że ta broń kurwa odpycha, cholera. Nie ma tu żadnej czaszki? Jak coś sobie przeoczyłem, no to... Chyba się nie wrócimy, niestety. All right. Ho ho, I do love a good war. To brakuje nam jeszcze kilka czaszek, a już będziemy.
coraz dłuższe te poziomy. Ale w tym rozdziale przynajmniej tak nie giniemy jak w poprzednim. No to była katastrofa. O, te grzybki mnie denerwowały. Źle się strasznie sterowało. Złapał się. Taka, wiecie, gierka na jeden raz w zasadzie, bo może na jeden raz to ciężko było przejść całą grę, ale no te 6 poziomów to takie średnie 40 minut, trzeba by te 4 godziny liczyć minimum, pewnie. Chyba, że ktoś będzie robił speedruna, to może w 3 godziny by tą grę przeszedł, ale takie gry też się czasami przydają. Czaszki nie było, cholera. Czyżbym miał butelki im przynieść? No nie, tylko nie to. Strasznie kurwa tym steruje. No jak? Kuźwa drugi. Wszystko zrobiłem idealnie.
że ja mam zajrzeć im drogę. Dobra, teraz się udało. O matko, mi ręka ścierpła aż tego walenia. Patrzcie, tu się możemy... A nie, nie możemy się wrócić. Patrzcie, walka z bossem. Czy jednak przeoczyłem chyba dwie czaszki w takim razie? Bo tu chyba już jest arena. Aj, mówi się trudno. Nie wpadnie nam achievement. Oh shit. Jak z tym mamy walczyć? Grrr, here I am, door. Wow, you're a big fella. Co? Okej. O co tu chodzi? To najgorsze w tym wszystkim, że... A, to dobra, wiem o co chodzi. Kurde, nie możemy wchodzić w te. Nawet nie mam się, kurczę, uleczyć teraz, widzicie? Gość mi pół życia zabrał tym uderzeniem. Ta pieprzona kamera to jest naprawdę. Sniper. Ha.
trzech razy sztuka. Powiem, że chyba przegram to znowu. Miałem się leczyć. Ale miałem szczęście. Ile tych czaszek zdobyłem? Mam jakiś achievement nam wpadł, ale to chyba za pokonanie bossa, a nie za zdobycie wszystkich. O, mamy nową broń. Kosa. Alright. Dobra. To chyba tyle. The tides are finally starting to turn for Jack and his team. Finally, they're catching up to the cold-hearted wizard. Much to his unrelenting anger, discovering a human city fighting to keep the devil's monsters at bay, Jack barges inside as a conquering hero to the darkness. Even with the soldiers doing everything they could to stop Jack from getting inside the city, Jack broke through their defenses and laid siege to the castle town. But as he broke into the city, so did the mindless monsters outside. Now caught in the middle of war for the heart of the city, Jack was forced to slay the mighty door and crush the humans' resistance at the same time. But his efforts have surely paved the way to victory, as the gates have been opened to a massive cemetery beyond the city. Amongst the tombstones and coffins, Jack is sure to find the key to tracking down the conniving wizard. No i co, przed nami grobowiec, tak? Ale to oczywiście już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.